Sponsorem odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami, suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Grand Game z kodem MMABNB 10% zniżki na grandgame.com. Witam, Hubert Myśliwiewski, po pojedynku zwycięski Czarek Oleksiejczuk. Siemanko, tak sobie właśnie dzisiaj wymarzyłem dzisiejszy wieczór, że tu będę stał i robił z wami wywiady. Słuchaj, no taka jest kolej rzeczy. Bezbłędny pojedynek mi się wydaje, co? No mi się wydaje, że tak, znaczy zawsze się może do czegoś doczepić, ale jeśli chodzi o zebrane ciosy, to ja żadnego ciosu nie zebrałem, jedno tylko kopnięcie, także no lepiej tego sobie nie mogłem, wiesz, wymarzyć i lepiej tego game planu nie mogłem zrealizować. Słuchaj, byłeś szybszy nawet nie dwa razy, nawet nie trzy, dwa razy, tylko chyba pięciokrotnie byłeś szybszy od Piotra Strusa, strasznie ociężały, każdy cios wchodził, on tam w wywiadzie, w walce mówił, że niby tych ciosów nie czuł, ale one kąsały cały czas. No tak, wiesz, Piotr 10 kilo cięższy, jak ja dzisiaj zobaczyłem, tak, no jak ja zobaczyłem to na Instagramie, mówię, o kurde, będzie problem na pewno w zapasach, wiesz, ja miałem gdzieś problemy żołądkowe przez dwa dni, dzisiaj obudziłem się, miałem 91, a w ciągu dnia mi 3 kilo zjechało, wiesz. 80, dzisiaj? Tak, 89, wiesz, gdzieś, kurde, jakaś biegunka mnie dorwała i 3 kilo mi pojechało w dół. Nie? I tak też się czułem ciężko na rozgrzewce, ale w walce całe szczęście, wiesz, gdzieś wyszedłem i wiadomo, że tak na pewno jeszcze bym ze 3-4 kilo chciał przybrać, nie? Żeby tak trzymać to 8-4 gdzieś ponad 9 dych, nie? Jak wychodzę do walki, a nie 89. 89 to ja miałem na 7-7 jak walczyłem. Jakub Borowicz napisał, że czołowy średni Czarek Oleksiejczuk w Polsce. Wiadomo, swoich zawsze będą chwalić, nie? W tej kategorii wagowej. Piotrka też nie jest łatwo skończyć. Nie wiem, kto go skończy przed czasem w tym ACA i takie boje, wiesz, twarde dawał. A ja dzisiaj to, wiesz, ja dzisiaj tego dokonałem. Nie? Może mi siła ciosów większa została, jak mniej kilogramów, wiesz, zbijałem. Nie? Słuchaj, Piotrek narzekał trochę na przerwanie sędziego. Moim zdaniem było ok. Zbierał ciosy centralnie, bez żadnej tam ochrony. Wchodziły na głowę, sędzia oszczędził mu trochę tego zdrowia. A jak to z twojej strony wyglądało? Nie no, sędzia bardzo dobrze przerwał. Ja myślałem, że on to jeszcze wcześniej przerwie. Z mojej perspektywy jeszcze nie oglądałem walki, ale ja tym high kickiem go trafiłem, on się usunął na matę. Jak ja zobaczyłem, że on oczy ma, wiesz, w trybunach, no to jak już tam go dojeżdżałem, to on w ogóle się już nie bronił, nie? Może, wiesz, jeszcze jest w omoku, może walki nie widział, dlatego tak powiedział, ale te ciosy były mocne, wiesz. No takim młotkiem spadłem, ktoś mi to mówił, że aż klasnęło to, nie? Słuchaj, a jak ty się czułeś ogólnie właśnie w tym 8-4? Mniej kilogramów do zbijania, świeżutki, szybciutki. Nie. Chyba to jest twoja kategoria, co? Powiem ci, że na ten moment zostaję na pewno w tej kategorii, jeszcze zrobię trochę więcej mięsa, dorzucę na siebie i na pewno bym chciał w tej właśnie kategorii powojować, bo i nawet nie zażynam się tak tym robienia wagi, ja bym mógł za dwa miesiące znowu wyjść walczyć. Mam nadzieję, że tak będzie, że jeszcze przed świętami uda mi się gdzieś stoczyć pojedynek. Nie? Jeszcze niedługo będzie tak, że jeszcze Michał zejdzie do 7-7, ty do 8-4 i to w ogóle się wszystko odwróci, no nie? On kiedyś półciężka? Ja raczej w tą stronę bym nie poszedł, bo Michał i tak na to 8-4, mimo że dużo nie robi wagi, to ciężko mu na to 8-4 robić, ale... Była historia, jakbyśmy byli, wiesz, we dwóch UFC w tej samej kategorii wagowej. On jakby przegrywał jakieś pojedynki, to ja mógłbym ich brać i ja bym mógł ich w UFC wyjaśniać. Słuchaj, tam ekipa, ja widzę tak. Jeden od ciebie z teamu, czapka UFC. Paweł Kowalik, to od razu wszyscy, wiesz, wiedzą, że to się równa UFC. Myślisz, że ta kategoria pomoże ci, żeby dojść tam ciut szybciej niż w tym 7-7? No mam nadzieję, że tak właśnie będzie, dlatego tą kategorię zmieniłem, wiesz, zaryzykowałem i 8-4 się o wiele łatwiej dostać niż w tym 7-7. Czarek, no dobra, ale 8-4 teraz kto? W 8-4 Adrian Cios, Denis Zołęcki, Bartek Szachta, czy może ktoś inny? No ja dzisiaj się śmiałem, mówię, to dawajcie ich trzech na raz, bo po dzisiejszym występie to nie wiem, czy oni będą tacy skorzy do walki, jak tam Szachta się wcześniej przybiją. Niech dają Szachtę na pierwszą rundę, Ciosa na drugą, a przydupasa tego Szachty na trzecią, nie? Czy kogo? Na odwrót, no Zołęckiego, nie? Ale myślisz, że będzie taka propozycja w końcu? Bo ja myślę, że... Kiedy się może zdarzyć, co? Kurde, trzeba to podkręcić i może w końcu, wiesz, pokażą, jacy są mocni i wezmą to, nie? No to podkręcamy. Kto z nich najsłabszy z tej trójki? No Cios, no to jest zdecydowanie, czy to jest, kurde, no to jest chłopak do picia, nie? Potem kto? No potem mi się wydaje, że Zołęcki może być, no na końcu bym Szachtę tam tak? postawił, no chyba Szachtę najmocniejszy. A jak byś określił Denisa, bo Cios określiłeś chłopak do bicia, a Denis? No. No Denis, no to jak teraz wszyscy wiadomo, ma tego OnlyFansa, czyli sprzed... Nie ma, usunął. Nie ma, no. Usunął. No ale nie chcesz go już tak mocno jechać, ale no sprzedał się, nie, jak tego OnlyFansa, no gdzie na chłopa, wie, żeby sobie ktoś tam stawiał OnlyFansa i w gaciach jakieś tam zdjęcie spujarą, nie? No, żałuję to... tego bardzo, bo to widać, bo, że tego żałuję. No a Bartek Szachta, z nim już mieliście, ja to w końcu nie wiem, czy wy się lubicie, czy wy się nie lubicie, rozmawialiście, nie rozmawialiście. Nie, no, pierwszy raz rozmawialiśmy, ale teraz już cześć się nie mówimy.
No dzisiaj gdzieś przed walką tam przechodzi i mówi, możesz to wygrać, bo jak nie wygrasz, to walki ze mnie dostaniesz. Mówię, weź ty człowieku. On tak ci powiedział? Tak, mówię, kim ty jesteś w sportach walki w ogóle, żeby to mi takie rzeczy mówić. Wiadomo, że w tych freakach coś tam szumi, nie? Ale, no, ale niech zajdzie na ziemię, nie? Bo jakbym go tak jak za przeproszeniem Piotrka, to by kurde do Torunia ambulansem go wieźli. Ale widzisz, przybił się, znaczy tak przybił. Przybił, nie przybił się na tę konfrontację, widziałeś czy nie? No niby się przybił, ale on nie wiem czy wie co to za ten Pride, nie? Ale... Nie wiem czy na tyle jest tam ogarnięty w tych sportach walki, bo Sady Pride, no to wiadomo, że całe MMA, nie? No to jest, to są najbardziej hardkorowe ogólnie zasady, no nie? No tak, no zanim by się nie zamachnął, to by leżał na ziemi. Nie był gdzieś, był pewnie już pocięty rękami, moimi łokciami, nie? No zobaczymy. My się umówiliśmy na tą waszą konfrontację. Bartek, ja go dzisiaj się spytam, ja go będę o to stare cisnął. No dawaj, jak się przebił, no to musimy to sfinalizować, nie? Spodobało się tutaj, we freakach? Kurde, powiem ci spoko, organizacja jest oprawa też bardzo fajna, wiesz. Fajnie. No, co do minuty wyliczony czas. Powiem na profesjonalizm. Słuchaj, a przyciąłeś się jeszcze z kim, na przykład z Adrianem Ciosem gdzieś tak tutaj na zapleczu, bądź w hotelu, czy nie? Nie, ja miałem w ogóle gdzie indziej hotel niż, wiesz, reszta tych freaków. A chronią cię, żebyś tam nie dostał jeszcze, no nie? Nie, żeby oni właśnie nie byli w strachu wszyscy i do walki weszli dzisiaj. A czemu dzisiaj nie było Michała? Był Michał. Był? Tak, tylko poszedł na halę. Poszedł na halę. Czarek, to jeszcze tylko tak szybciutko. Teraz co byś chciał? Chciałbyś tutaj zawalczyć, chciałbyś zawalczyć Fenie? Jak to będzie wyglądało? Nie, no wiadomo, że jakby Prime by galę organizował, to chcę zawalczyć, wiesz, jak najszybciej na Prime, nie? Też jakaś zajebista sportowa waleczka, no jak nie będzie, ktoś się nie znajdzie, no to niech dzisiaj ci, wiesz, skończą te walki, niech ktoś tam się jakiś znajdzie śmiałek, nie? No dobra, sportowa waleczka, ale powiedz tak szczerze, czy według ciebie Piotrek Strus dowiózł? I pod względem medialnym, i pod względem w klatce. Bo ja powiem ci szczerze, konferencja tam okej, ale myślałem, że chociaż trochę w walce będzie, a to w sumie była walka do jednej bramki, no trzeba to powiedzieć. To tylko pokazuje na tym, na jakim ja jestem poziomie, nie? Że on nawet, wiesz, taki zawodnik jak Piotrek żadnego ciosu, wiesz, nie trafił we mnie, nie? Ja naprawdę, wiesz, trenuję dzień w dzień po 2-3 razy dziennie, wiesz, pół roku do tej walki zasuwałem, ja w takiej formie byłem, że ja tam wszystko widziałem, wiesz, był dynamit, było wszystko, nie? Także możecie mówić, że Piotrek nie dowiózł czy coś, ale to ja byłem za... No właśnie, ale mi nie chodzi, żeby umniejszać tobie, ale czy ty się nie spodziewałeś po tak dobrym, średnim, jakim właśnie jest Piotrek Strus, ciut więcej? Wiesz co, ja mu nie pozwoliłem, bo ja mu wszystkie argumenty jego, wiesz, wyciąłem, był zajęty gameplan, żeby nie dawać mu się rozkręcać, ja presję od razu przejąłem oktagonu, kontrolę, to przednią ręką go odbijałem, wiesz, kopnięcia, zmieniałem płaszczyzny, także on, kurde, z całym szacunkiem do Piotrka, ale nic nie miał, wiesz, do powiedzenia w tej walce, nie? Słuchaj, dobrze cię widzieć, wygrywasz, życzę ci teraz jak najwięcej tych zielonych oczek, żeby dojść do tego UFC, bo dzisiaj jest świetna gala, oglądamy tutaj na 3 ekrany El Clasico, UFC, jeszcze Prime. No i co, baw się dzisiaj delikatnie i pewnie się widzimy niedługo. No pewnie, a wy kurde oglądajcie, obserwujcie i jedziemy dalej z tymi freakami. Trzymaj się, dzięki, na razie.